If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom and hello. Hejka, z tej strony Zwyczajna Mama, witajcie na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie, link do mojego Instagrama jest poniżej w opisie filmu. Zaczynamy tydzień walentynkowy, tak, tydzień walentynkowy. Walentynki będą w piątek. No i miałam dzisiaj jechać z Alicją do mojej babci. Już się ogarnęłam, włosy jeszcze muszę tylko wyczesać i je wysuszyć, ale... Mój mąż zepsuł mi całą niespodziankę, ponieważ no, miałam jechać kupić mu prezent, a tymczasem on zdecydował wczoraj, że pojedzie ze mną po pracy do babci, więc no, nie kupię mu nic dziś, będę musiała w tygodniu jechać, jak będzie w pracy, do Torunia po prezent dla niego, bo część prezentów wie, co dostanie, bo mu kupię tę podkładkę na gry, co tam kiedyś chciał, ale ja nie wyraziłam zgody na to. O takich rzeczach decydujemy razem, a mi się nie podobało to, jak gry stoją tak na wierzchu, ale później stwierdziłam, że no w sumie dlaczego nie, jak ma go to ucieszyć, to niech ma. No i powiedziałam mu, żeby wybrał sobie podkładkę i ala! I zamówił, więc dzisiaj pewnie będziemy ją zamawiać. I Adrian myśli, że dostanie tylko tą podkładkę na walentynki. Ale ja mu jeszcze kupię prawdopodobnie kubek, jeśli znajdę ten, co ja mam, bo on ciągle pije z mojego kubka, więc kupię mu taki sam, żeby miał z czego pić. I etui na telefon. Tak, to jest mój plan na prezent dla Adriana. Mam nadzieję, że nie odgadnie i że się nie dowie i że będzie mu się podobała. Niespodzianka. Trochę zepsuł, ale... Ale naprawimy to. Mamy cały tydzień do piątku. Hejka, ogólnie sprawa wygląda tak, że jest już wtorek. Byliśmy wczoraj na tych zakupach. Adrian był ze mną. Więc no, tak jak mówiłam wcześniej, nie kupiłam mu żadnego prezentu. W sumie no, teraz będę zamawiać mu tą podkładkę na gry. I prawdopodobnie jutro pojadę do galerii. Cześć. Na pewno. Tak, jesteś moją córeczką ukochaną. Pojadę jutro i kupię mu ten kubek i... Co ja mam? A, i etui na telefon. Siadam do Labka i będę szukała mu tą podstawkę. On mi powinien wysłać za chwilę, którą chciał, bo mu napisałam, że mi podesłał link, to mu zamówię. No i myślę, że kupię mu tylko to, chociaż z drugiej strony wiem, że on zawsze zgaduje wszystkie prezenty, które mu robię, więc pewnie się domyśla, że to nie będzie wszystko i że coś jeszcze kombinuje. No a wczoraj kupił mi też właśnie na walentynki już torebkę, taką jaką chciałam i chciałbym jeszcze kupić bluzkę, ale niestety przez moje okropne cyce żadna bluzka na mnie nie pasowała, bo wszystko co było dobre tu, to było niedobre tu i mi tak spłaszczało biust, albo jak było dobre tu, to tak wisiało brzydko mi nad brzuchem i wyglądałam, jakbym po prostu worek na ziemniaki na siebie założyła. Zauważyłam, że Adrian mi wcześniej już wysłał gdzieś tutaj. O, tu jest to jak. W ogóle brzydkie to jest, paskudne i mi się to nie podoba, no ale... A nie ma większych tych stojaków? O, tutaj jest jakaś. A to jest podstawka na gry? Czy co to jest? A najgorsze jest to, że ja się nie znam na takich bzdetach i teraz nie wiem, co tu zrobić. A tu jest ile miejsc na gry? Tu też jest mało miejsc na gry. Na 12 gier, wow, dwie więcej. Dobra, zamówię mu tamto najwyżej, jak coś to się zamówi drugi kiedyś. Przyznać się do błędu w tym miejscu, bo jest napisane 2 razy po 10 miejsc na grę, czyli jest... Każda podstawka ma 10 miejsc na grę. I są dwie podstawki w zestawie, czyli mamy 20 miejsc na grę, no to spoko by było.
Zamówiłam już Adrianowi tą podstawkę na gry. I tak sobie myślę, że może nie jutro pojadę do tego Torunia, tylko w momencie, gdy przyjdzie paczka do paczkomatu. Wtedy będę miała wytłumaczenie, dlaczego przestawiłam samochód. Bo powiem, że pojechałam, kochanie, bo powiem, że pojechałam po prostu odebrać paczkę z paczkomatu. To chyba jest całkiem spoko opcja. Chyba, że paczka przyjdzie po południu któregoś dnia. To będzie gorsza lipa wtedy. Pan, może być balony. Zamówiłyśmy prezent dla taty? Tak. Będzie się cieszył? Tak. Tak? A Alunia też dostanie prezent na walentynki? Tak. Tak? Kochasz mnie? Kocham cię. Też cię kocham. O Jezu. To jest ten dzień, słuchajcie, mamy czwartek. Dostałam wczoraj wieczorem SMS-a, że paczka już jest w paczkomacie. Więc wstałam dzisiaj trochę wcześniej, wykąpałam się i zaraz będę jadła śniadanie, ale jeszcze śpi, chociaż słyszałam, że się już rozbudza. Jest godzina 8. Zaraz będę jadła śniadanie. Potem się ogarniamy i jedziemy do Torunia, tylko problem jest taki, że mi się przypomniało, że Adrian ma przecież włączoną moją lokalizację, to znaczy, że jak ja gdzieś jestem, to jego telefon jakby jest połączony z moim telefonem i jemu się wyświetla jakby dojazd do tego miejsca, jakiś komunikat, jesteś zadowolony z pobytu tu i tak dalej, więc nie wiem za bardzo jak to wyłączyć, chyba po prostu nie będę włączać internetu w telefonie, żeby nie dopuścić do tego, żeby Adrian wiedział dzisiaj, że jestem w Toruniu. I jeszcze muszę sprawdzić, jaki on ma dokładnie telefon, bo nie pamiętam, ale to pudełko gdzieś jest w szufladzie i zobaczę. I wtedy pojadę do babci, zostawię Alicję i Wegę u babci, bo tak będzie szybciej. I sama skoczę na szybko do galerii, a potem jeszcze wrócę, żebym wróciła przed 14. Dzień dobry! Dzień dobry, gwiazdo, ale masz burz na głowie, o, ho, ho. Wyspana? Nie. Jak się spało? Nie. Jak się spało, gwiazdeczko? Nie. Dobrze? To co? Przyjdziesz na śniadanko, czy jeszcze nie jesteś głodna? Mama ci zrobiła bułeczkę mleczną. Mhm, z ogóreczkiem. No, pyszne? A gdzie ty z tym się wybierasz? Tutaj. Ach, tutaj, bo obok będzie inaczej smakowało. Tak? Tak, muszę tu dyskantar zjeść. Dotarłam właśnie do samochodu. Zostawiłam Ale u babci. I będę jechała teraz do galerii właśnie kupić Adrianowi prezent. A nie mogłam Ali wziąć, bo by to za wszystko za długo trwało. I jadę kupić Adrianowi prezent. Ale z drugiej strony nie wiem, czy ten kubek będzie w tej galerii. No bo ostatnio jak byłam, tego nie było. Były, ale w innych kolorach. Więc no nie wiem, czy będzie. Jak nie będzie, no to najwyżej mu nie kupię. No ale bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie. Idę teraz odebrać Alicję od babci i będę jechać do domu, żeby zdążyć jeszcze wrócić i schować te prezenty, no bo jak wrócę, a nie schowam prezentów, to będzie lipa. Adrian o 14 kończy pracę, o 14.30 około będzie 40 w domu i wtedy idziemy na pizzę, więc dobrze, bo nie musiałam dzisiaj obiadu robić. A tymczasem no, idę po Wegę, idę po Ale, a jak wrócimy do domu, schowam prezenty, wstawię pranie, może jeszcze zdążę zrobić. Zobaczymy. Ale jestem podekscytowana, bo udało mi się kupić wszystko, co chciałam. Dodatkowo kupiłam jeszcze spineczki Ali na walentynki, więc mam nadzieję, że też się ucieszę. I mam nadzieję, że Adrian też się ucieszy z prezentu, bo możliwe, że powie, że niepotrzebnie wydałam pieniądze, ale... Ale no takie święto, to trzeba świętować. On mi kupił taki prezent, no to ja też mu muszę kupić coś w tej cenie. Wróciłam, a Ala... No wieża się przewróciła, wiesz, ale no to mogłaś ustawić, no wiesz. A Ala zbudowała taki domek dla pluszaków z babcią. No. No ustaw teraz wieżę. Jeszcze raz, kochanie, trzeba ustawiać.
Alunia, a byłaś grzeczna? Tak, byłam. Bardzo grzeczna byłaś? Grzeczna, ustawiałeś, robiłeś, chciała być cichła, ale mówiła, że nie chce. No to... No a co się stało? No znowu? Nerwy. Nerwy. Znowu. Znowu w konserwy trzeba te nerwy włożyć, zakonserwować i będzie kłopot z głowy, nie wyjdą. O! Wybacz, nie chciałem. Nie chciałam. O, wybacz. Mogłam jechać, że mam... Dookoła tam iść teraz, żebyś nie rozwaliła tego wszystko. Ojejku, ile to trwa problemu. Tam się wyskakała. Udało mi się kupić dwa kubki zamiast jednego. Katalina pisze dla Alicji. Była promocja na minus 70% na drugi produkt w Homendium, więc kupiłam dwa kubki, no bo wiadomo, to płaciłam tylko 6 zł, a mam dwa kubki, czyli w sumie prawie wyszło na to, że zapłaciłam za te dwa kubki cenę jednego. Tu Ali do prezentu dokupiłam takiego słodkiego misia. Ptasie mleczko, on je uwielbia. Ja szczerze mówiąc nie przepadam za tym waniliowym, no ale Adrian je lubi. I Ali kupiłam jeszcze takie spineczki w Pepco, to też jej dołożę do prezentu na walentynki. Kupiłam Adrianowi jeszcze takie etui na telefon, tylko teraz zauważam, że ono nie ma zapięcia. No ale no. Mam nadzieję, że mu się spodoba, bo to co on ma teraz to jest w stanie strasznym. No i przyszła paczka, odebrałam paczkę, za chwilę ją otworzę i zobaczę, jak to wygląda. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie większe, bo to jest takie małe gówienko w wielkości ręki prawie. No, no chciał, no to będzie miał, no ale myślałam, że to będzie większe, ładniejsze i w ogóle. A mi to się w ogóle nie podoba. No, no tak to wygląda, no, no co tu dużo mówić. A resztę to się zobaczy, jak Adrian otworzy jutro w walentynki. Tylko jeszcze myślę, co mu powiedzieć, dlaczego jestem pomalowana. No bo w sumie do paczkomatu to bym się nie malowała, jakbym normalnie szła, więc nie wiem, co mu powiem. O, może powiem po prostu, że nagrywałam film. O. I muszę jeszcze coś porobić. Mam pół godziny, więc muszę trochę poogarniać chałupę, bo przyjdzie i powie, a co ty cały dzień w domu siedziałaś i nic nie zrobiłaś? Jak miałam zrobić, jak mnie nie było? Ale nie mogę mu tego powiedzieć przecież. Więc muszę na szybko coś zrobić, co będzie wyglądało na robione długo, a zrobię to szybko. Więc nie wiem, co to będzie. Na pewno gary poogarniam, posprzątam w pokoju. O, może odkurzę jeszcze? O, pościeram kurze, bo kurze to się w miarę szybko sprząta. Łóżka pościelę ładnie i będzie taki w miarę ład. A później idziemy z Adrianem na pizzę walentynkową. Idziemy dzisiaj, ponieważ jutro nie pójdziemy, bo jutro jest piątek, a my jemy pizzę z kurczakiem. No Adrian tam ma wywalone na piątek i mięso, ale ja nie mam, więc zdecydowaliśmy, że dzisiaj pójdziemy na tą pizzę, a jutro spędzimy chyba walentynki w sumie w domu, no bo w sobotę pojedziemy do kina i na basen z Alą, bo Ala cały tydzień trąbi o tym, że chce jechać na basen, więc stwierdziliśmy, że zamiast jechać na łyżwy, to pojedziemy na basen, no bo na basen będziemy mogli wziąć Alę ze sobą. Szczerze mówiąc, nie lubię chodzić na basen, ale Ala lubi, no ale zrezygnowaliśmy z łyżew dla Ali. No ale czego się nie robi dla dziecka, prawda? Poza tym nie wiem, czy ten film mi wystarczy, w sensie, czy zmieszczę się w tych 15 minutach, czy nie, więc nie wiem, czy nie podzielę go na dwie części. To się też wszystko okaże, ale jeśli nie, no to będzie spoko. A jeśli będzie za długi, to podzielę go na dwie części i wstawię go na dwa razy. Tyle. Zobaczyłam szklankę. To jest kubek. To jest mój kubek. Mój kubek. Zobaczcie, jakie piękne kubki dostaliśmy od mojej teściowej z okazji walentynek. Idealna żona, idealny mąż. Piękna. Nie udało mi się całego materiału zmieścić w jednym filmie, więc będę musiała podzielić go na dwie części. Kolejna część będzie we wtorek na moim kanale. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie, link jest poniżej w opisie filmu. Zachęcam również do oglądania pozostałych filmów na moim kanale. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pa!